Prosimy o zabranie głosu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego. Proszę Państwa, jeszcze jedne powitania, bardzo symboliczne, dlatego że jest z nami grupa Niemców, która właśnie w tamtych dniach, pod koniec lat 80., na początku lat 90., przedostała się przez Polskę do Niemiec. I to jest też bardzo symboliczne, że wtedy obywatele NRD przez Polskę, przez Węgry dostawali się do Niemiec i że to, co się wtedy działo w Polsce, zapoczątkowało tak naprawdę zmiany na całym kontynencie. To jest bardzo istotne. Także witam delegację z Niemiec. Proszę Państwa, dla mojego pokolenia Tadeusz Mazowiecki był symbolem. Był symbolem męża stanu, był symbolem człowieka, który zawsze był spokojny, ale zdecydowany, który był zawsze autorytetem i erudytą. Jak bardzo nam brakuje tego typu ludzi w polskiej polityce dzisiaj. Wybory prezydenckie to były pierwsze wybory, w których ja brałem udział i pamiętam te dyskusje w domu i też tęsknię za takimi czasami, kiedy w pierwszej turze mieliśmy dwóch kandydatów zasługujących na tak wielki szacunek. Rodziny się wtedy dzieliły na tych, którzy popierali Lecha Wałęsę lub Tadeusza Mazowieckiego, ale to, co z tamtych dni pamiętam, to olbrzymi szacunek. Olbrzymi szacunek dla obu kandydatów i też za takimi czasami należałoby chyba tęsknić. Ja oczywiście chciałbym przypomnieć sylwetkę, ale tutaj będą ludzie, którzy znali dużo lepiej niż ja osobiście Tadeusza Mazowieckiego. Więc wszyscy pamiętamy reformy, wszyscy pamiętamy, co się dokonało za tych rządów, ale jeżeli się spojrzy na listę dokonań i gospodarczych, i politycznych, i ustrojowych, i rozpoczęcie naszej drogi do Unii Europejskiej i NATO, i coś, co dla mnie szczególnie istotne, a mianowicie położenie podwalin pod polski samorząd, trudno uwierzyć, że można było tak wiele dokonać w przeciągu tak krótkiego czasu. I każdy z nas, polityków, kiedy patrzy, jak jest rozliczany po roku swoich działań, jak próbuje porównać to, co udaje się zrobić z tymi dokonaniami pierwszego demokratycznego rządu w Polsce, to aż się wierzyć nie chce, że tyle udało się wtedy zrobić. I to oczywiście jest zasługa pierwszego demokratycznego premiera po roku 89. I dlatego należy mu się olbrzymi szacunek, bo gdyby nie on, to nie mielibyśmy tej demokracji w takiej postaci, jaką dzisiaj mamy. Oczywiście wszyscy wspominamy też pracę nad Konstytucją. Wspominamy jego wkład w to, co się działo w latach kolejnych, jego misję na Bałkanach. To była osoba absolutnie niezwykła, ale też wszyscy wspominamy, jak bardzo skromna. Mówiliśmy zresztą o tym, kiedy otwieraliśmy skwer Tadeusza Mazowieckiego w takim właśnie skromnym, cichym miejscu. I dlatego też podjąłem decyzję, żeby ustanowić doroczną nagrodę imienia Tadeusza Mazowieckiego dla młodych osób, warszawianek i warszawiaków, zaangażowanych w działalność obywatelską i społeczną, we wzmacnianie lokalnych wspólnot. W ten sposób, pomagając młodym liderom społecznym, uczcimy pamięć i dokonania premiera Mazowieckiego, jednego z współtwórców obecnego państwa polskiego. I wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że premier Mazowiecki, który nie cierpiał pompy i celebry, mam nadzieję, byłby zadowolony właśnie z takiego praktycznego uhonorowania jego dokonań dla naszej demokracji. Dziękuję bardzo.